Cześć! W dzisiejszym filmie powiemy sobie, dlaczego Canon M50 Mark II jest dobrym wyborem na budżetowy aparat dla początkującego youtubera. Zaczynamy! I pierwszym argumentem za Canonem M50 Mark II jest to, że jest niewielkich rozmiarów i jest lekki. Teraz mamy lato, temperatury dochodzą do 30-35 stopni i ostatnie, o czym byśmy pomyśleli, to obładowywanie się dodatkowymi kilogramami sprzętu. Dlatego też wy jako youtuberzy będziecie pracować w różnych warunkach, między innymi też w takich gorących. Dlatego też mała waga i mały rozmiar tego aparatu są solidnym argumentem za tym, żeby właśnie takiego aparatu używać. Jeśli jesteście youtuberami, to będziecie wykonywać dużo filmów i dużo zdjęć, co oznacza dla Was sporo czasu w postprodukcji i to jest segment, w którym też warto upraszczać sobie pracę, szczególnie jeśli chodzi o korekcję koloru. Więc tutaj nam zależy na tym, żeby aparat czy kamera, którą wykonujemy zdjęcia czy filmy, miała jak najładniejsze kolory prosto z puszki, już w surowych plikach, które nie będą wymagały zbyt dużo korekcji kolorów. I tak też jest z Canonem M50 Mark II, jak zresztą też z innymi aparatami, które wcześniej recenzowaliśmy i testowaliśmy. To też często powtarzam, że właśnie aparaty marki Canon mają bardzo ładne kolory, które wychodzą prosto z puszki i to nam bardzo upraszcza pracę. Kolejna kluczowa kwestia, szczególnie dla początkujących youtuberów, to możliwość polegania na autofokusie. Pewnie mogliście zauważyć w filmach wielu youtuberów, że od początku nie ma ostrości albo od pewnego momentu filmu nie ma ostrości, gdzieś tam autofokus się gubi albo cały czas oddycha i jest to trochę dezorientujące, kiedy oglądamy tego typu filmy. Jest to dosyć problematyczne dla youtubera, dlatego że albo muszą nagrywać jeszcze raz materiał, a jeżeli nie mają takiej możliwości i czasu, no to potem w samym filmie przepraszają za jakość. W Canon M50 Mark II mamy dual pixel autofocus, do tego wykrywanie twarzy, wykrywanie oka. I działa to najlepiej, kiedy filmujemy w rozdzielczości Full HD i do tej rozdzielczości generalnie bym się ograniczył. W 4K autofokus działa trochę słabiej, ale często za pomocą tego aparatu i tak będziemy filmować właśnie w rozdzielczości Full HD, chociażby z takiego względu, że większość ludzi i tak ogląda filmy na YouTubie na jakichś mobilnych tabletach, smartfonach, część ludzi może jeszcze na komputerach, a jeszcze jakaś tam mniejsza grupa ludzi na telewizorach. Dlatego też często rozdzielczość Full HD będzie w zupełności wystarczająca. Kolejny argument za tym, żeby filmować w Full HD jest taki, że po prostu nie potrzebujemy specjalnie mocnego komputera, żeby takie pliki obrabiać. I podsumowując ten trochę przydługi wywód na temat autofokusa, Canon M50 Mark II ma autofokus, na którym mogą polegać youtuberzy, szczególnie kiedy będą filmować sami siebie z ręki, czy tak jak ja w tej chwili ze statywu. Kolejna kwestia to obracany ekran LCD, który bardzo pomaga, szczególnie właśnie, kiedy na przykład filmujemy z ręki. Dzięki temu mam podgląd, widzę, w której części kadru jestem, czy gdzieś tam moja głowa nie wychodzi góra-dół i mam pełną kontrolę nad kadrem. Oczywiście obracany ekran nie jest dużą korzyścią tylko w przypadku, kiedy mamy aparat w ręku, ale też kiedy na przykład stoi sobie na statywie w takiej odległości, czy nawet trochę dalszej, będziemy widzieli, czy w kadrze jest ok, czy się nagrywa przede wszystkim, będziemy widzieć z daleka ten czerwony przycisk REC. Obracany ekran pomaga nie tylko w sytuacjach, kiedy robimy filmy, ale też kiedy fotografujemy, na przykład kiedy zabraknie nam trochę szerokości w obiektywie i musimy się cofnąć aż do samej ściany, ale chcemy mieć jednocześnie podgląd, to na przykład tak jak teraz możemy właśnie to zrobić i odchylić sobie ekran. Dzięki temu wszystko widzę i mogę sobie bez problemu ustawić kadr. Jeśli nie mamy pomysłu, jak uatrakcyjnić ujęcie, no to pierwsze, co może nam przyjść do głowy, to zrobienie ujęcia slow motion. Jeśli chodzi o aparat Canon M50 Mark II, to możemy filmować w Full HD w 50 klatkach, co pozwoli nam już dwukrotnie spowolnić ujęcie, albo w 120 klatkach w 720p, aczkolwiek ja bym w tym trybie raczej nie filmował, bo rzeczywiście jakość obrazu już jest gorsza. Także 50 klatek w Full HD będzie tutaj takim złotym środkiem. Kolejna kwestia bardzo istotna dla osób, które nagrywają filmy na YouTube, to nagrywanie dobrej,
a przynajmniej poprawnej jakości dźwięku. W Canonie M50 mamy wejście na mini jacka, dzięki temu możemy podpiąć zewnętrzny mikrofon, tak jak ja w tej chwili podpiąłem Rode VideoMic Pro, z którego słyszycie dźwięk, jednak oczywiście możemy podpiąć też do niego inne mikrofony i też bym polecał podpinać do niego inne mikrofony, chociażby z takiego względu, że w tym aparacie nie ma możliwości podpięcia słuchawek do odsłuchu, a jest to potrzebne, jako że warto się gdzieś tam, warto przeciwdziałać jakimś przesterom czy trzaskom, ewentualnym szumom, które byłyby niepotrzebne. Dlatego też możemy zakupić mikrofony, które mają wejście na słuchawki do odsłuchu. Ewentualnie, jeżeli chcemy się ustrzec jakichś przesterów, to możemy zakupić mikrofon, który ma zabezpieczenia i nagrywa na przykład dwie ścieżki audio, jedną na normalnym poziomie i drugą na poziomie minus 20 dB. Jednym z takich mikrofonów jest na przykład Rode Wireless Go 2. Jeśli nie mamy wyżej wymienionych mikrofonów z możliwością podpięcia odsłuchu lub tego, który nagrywa dwa poziomy audio, no to możemy jeszcze poratować się wizualnym podglądem na poziomy audio. Możemy w ten sposób sprawdzić, czy nie mamy przesterów, ewentualnie dla pewności możemy zmniejszyć trochę czułość mikrofonu i wtedy też widzimy, że dźwięk jest nagrywany i ewentualnie w postprodukcji możemy sobie to trochę go podbić. Kolejna funkcja, której właśnie użyłem i której zabrakło w poprzednim modelu, to taki przycisk nagrywania na ekranie LCD. Dzięki temu mogłem w wygodny sposób, mogę trzymać lewą ręką aparat, a drugą ręką mogłem wcisnąć przycisk. Nie jest to duża zmiana, jednak mimo wszystko taka mała rzecz uprzyjemnia pracę z tym aparatem. Jeśli nagrywacie filmy, jesteście youtuberami lub będziecie, to w pewnym momencie swojej kariery prawdopodobnie będziecie chcieli też streamować na żywo. I o ile pierwszy model Canona M50 nie pozwalał na komfortowe wykonywanie tego typu rzeczy, bo nie miał czystego wyjścia HDMI i autofokus nie działał, tak w przypadku Canona M50 Mark II już jest to możliwe i autofokus działa i możemy streamować z czystym obrazem HDMI bez tych wszystkich parametrów, które wyświetlały się w przypadku poprzedniego modelu. Jeśli szukacie całego zestawu opartego o Canona M50 Mark II, no to gdzieś w opisie filmu znajdziecie link do takiego zestawu, który mamy przygotowany w cyfrowe.pl. Canon M50 Mark II umożliwia też streamowanie bezpośrednio na YouTube'a, jeżeli podłączymy aparat do sieci Wi-Fi. Jednak, żeby skorzystać z tej opcji, musimy spełnić wymagania, które stawia przed nami YouTube, to znaczy przynajmniej te 1000 subskrypcji. Zaletą tego małego bezlusterkowca jest to, że też mamy szeroki wybór obiektywów. Po pierwsze, obiektywów z mocowaniem, z bagnetem do M. Mamy też możliwość wyboru spośród innych marek, na przykład Sigma czy Viltrox, ale poza tym możemy podpiąć do niego konwerter, gdzie możemy podpiąć obiektywy z serii EF. Jeśli chodzi o minusy tego aparatu, bo tak ciągle sobie tutaj gadamy o plusach tylko tego aparatu, ale wiadomo, żaden aparat nie jest idealny, no to po pierwsze, jeśli chcemy nagrywać materiał w 4K, i głównie materiał w 4K, to raczej nie będę polecał tego aparatu ze względu na to, że mamy duży krop na matrycy i będzie ciężko nam uzyskać szerokie kąty. Poza tym taki obraz 4K nie jest zczytywany z całej matrycy, tak jak w przypadku na przykład Canona M6 Mark II i przez to ten obraz jest trochę mniej szczegółowy, mniej ostry niż w przypadku wyżej wymienionego aparatu. Podsumowując, aparat Canon M50 Mark II jest to bardzo fajna opcja dla osób początkujących, które szukają budżetowego aparatu, żeby robić fajny content wideo właśnie na YouTube czy inne social media. Jeśli macie trochę więcej budżetu do wydania, chcielibyście filmować w 4K, to warto się rozejrzeć za modelem Canon M6 Mark II. A jeśli chcecie zwiększyć swoje możliwości wyboru w podobnym budżecie, to warto też spojrzeć w stronę aparatu Sony ZV-1, bo też może Was pod pewnymi względami zainteresować. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie do tego modelu czy innych, to zadawajcie je oczywiście w komentarzu poniżej. Jeśli podobał Wam się ten film, to zostawcie lajka, subskrypcję i dzwoneczek, żeby być poinformowanymi zawsze o nowych filmach. A tymczasem my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!